Jesteśmy po pierwszym tygodniu działań w bloku przy ulicy Tatrzańskiej i tak naprawdę no, można powiedzieć, że początki były trudne po artpikniku, który okazał się być taką inicjatywą, która wydawała nam się być najlepszym pomysłem, żeby zaprosić mieszkańców, żeby nas poznali. Liczyliśmy na dużą frekwencję i trochę czasu nam zajęło, żeby mieszkańcy nas poznali i żeby się oswoili z tym, że tutaj no, przez najbliższy miesiąc na 10 piętrze dwa mieszkania będą funkcjonować troszkę inaczej niż reszta, czyli 86 mieszkań. Po pierwsze bardzo dziękowali, że naprawdę no, nie spodziewali się, że tak dużo pozytywnej energii tutaj zostanie skumulowanej. W piątek zaczęliśmy właśnie zapraszać mieszkańców już tak face to face i to faktycznie poskutkowało tym, że no, teraz Państwo też słyszą, że jest bardzo gwarno, że Art Kawiarnia Zagadka faktycznie zaczęła swoje istnienie i zadziałała, bo wiadomo, że jeżeli nie ma ludzi w kawiarni, no to nie ma kawiarni. Plan Kafe Zagadka udał się, wszystkim się podobała zabawa, dopasowali zdjęcia. Myślę, że trafionych było 50% w pierwszej turze, później się poprawiali aż do skutku. No i tak się też widocznie znają ludzie, tak średnio po prostu. Z tymi obrazkami chcielibyśmy, żeby je powiesić na przykład na dole, na klatce, żeby po prostu zostały jako taka galeryjka mieszkańców. Z meblami chcieliśmy część mebli, żeby te kanapy zostały jako ławka tutaj za blokiem, że tak powiem. Ale nie wiem, czy to się uda, bo jedni mieszkańcy nie chcą się na to zgodzić.